Co najbardziej cię pociągało w hazardzie? Kola. Kola z kasyna, to tak żartobliwie mówiąc. Jak trafiłem na wygraną, podbiłem, ale to mnie fascynowało, tak? Ta wygrana, nie? O, siódemki weszło, ale będziemy imprezować, ale kasy mam. Raczej wydawało mi się, że jest to dobra zabawa, a że zabawa czasami dość kosztowna, to dopiero życie pokazało. Cześć, mam na imię Marcin, jestem nałogowym hazardzistą. Mam na imię Bartek, byłem kiedyś hazardzistą. Mam na imię Jarek i jestem nałogowym hazardzistą. I will walk unafraid. Powiedz mi proszę, jak to się rozpoczęło, kiedy zacząłeś grać i czemu? Jak się rozpoczęło? No rozpoczęło się wtedy, kiedy widziałem już, że nie daję sobie rady z narkotykami. Byłem uzależniony od marihuany. Przestraszyłem się marihuany i czegoś mi brakowało wtedy. Czegoś mi brakowało, tego właśnie poczucia impulsu, jakiegoś tam haju. I zobaczyłem wtedy właśnie, że ludzie grają na maszynach, wyciągają pieniądze. No i ta chciwość do pieniędzy, ta jakby potrzeba bycia kimś. Wtedy tak myślałem, że jak będę miał pieniądze, że będę kimś. Potrzeba akceptacji pewnej. No i wtedy zacząłem właśnie grać, kiedy właśnie... Ile miałeś lat? Około 22 lata, teraz mam 40 lat. 22 lata miałem wtedy, no. Moja przygoda z hazardem, jeśli to tak można nazwać, zaczęła się już w sumie w moim życiu hazard był całe życie, ponieważ moi rodzice prowadzili totalizator sportowy, czyli zakłady Lotto. I gdzieś tam ten hazard u mnie się przewijał całe życie. Okres szkolny, liceum, pierwsze gdzieś tam lata liceum. Myślę, że od tego się zaczęło, przynajmniej tak mnie znajomi pamiętają. Kiedy gdzieś tam już pogrywałem na jakichś takich maszynach w sklepie spożywczym, czy gdzieś tam takich, nie wiem, na stacjach benzynowych, coś takiego? No nie, no jak zacząłem grać w ogóle pierwszą grę hazardową, to miałem, nie wiem, z 12 lat może. Z 12 lat zacząłem w szkole bombać, a tak jak wcześniej mówiłem, nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, że to jest hazard, to była po prostu gra na pieniądze. Pamiętasz swoją pierwszą grę? Chodzi tutaj jednak o grę taką już, to co nazywamy hazardem takim właściwym. Takim kompulsywnym, takim, który można zdiagnozować. Myślę, że tak. I jak to wyglądało? Jak zwykle z kolegami, do towarzystwa. Kolega wrzucał, to się też wrzuciło. A potem się jeszcze wygrało. Także następnym razem, jak był jakiś brak 50-100 zł, to się poszło do kasyna i się wygrało. No i taka świadomość jest zazwyczaj początkiem tego, że dzięki wizycie w kasynie można łatwym sposobem zebrać sobie środki na bieżące funkcjonowanie. Uzależnienia behawioralne wyróżniają się od tych uzależnień związanych z substancjami tym, że tu chodzi o zachowanie. To zachowanie jest głównym elementem diagnozy problemu, to zachowanie jest głównym regulatorem moim, który zaczynam stosować i które krótkoterminowo daje mi jakiś efekt, no bo na tym polega też ten mechanizm uzależniania się czy wykształcania tego dysfunkcyjnego, nieadaptacyjnego nawyku, że ja powtarzam zachowanie, które daje mi krótkoterminowy efekt czegoś. To może być ulga, to może być dawka stymulacji, to może być zmniejszenie poziomu przeżywanego lęku, złości, wstydu, smutku, stresu, generalnie tego wszystkiego, co nieprzyjemne i tego, co raczej nie chcę mieć i czego nie chcę przeżywać.
Natomiast długoterminowo ta strategia się usztywnia i staje się moją główną strategią radzenia sobie, prowadząc do dalej idących konsekwencji. Więc zachowanie, jakby no, to zresztą jest w samej nazwie, uzależnień behawioralnych, od tego anglojęzycznego słowa, ta nazwa też pochodzi, behavior, i stąd jakby, stąd tak o tym mówimy. W tej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, które nas wciąż obowiązuje, CD10, mówimy o hazardzie patologicznym. Tak brzmi jakby pełna nazwa tego rozpoznania, choć to słowo już stało się stygmatyzujące, więc raczej go nie używamy. I ono jest tam zdeterminowane jakby 6 kryteriami diagnozy, czyli tego, że ktoś jest uzależniony od hazardu wtedy, gdy traci kontrolę nad graniem, czyli gra w sposób nadmiarowy, przeznacza na to nadmiarowe środki, nie jest w stanie przestać zatrzymać się w graniu, próbuje ograniczać, a mu to nie wychodzi. Gra w sposób coraz bardziej ryzykowny, poświęca na to coraz więcej czasu, czyli traci kontrolę w różnych obszarach funkcjonowania hazardowego. To jest pierwsze kryterium. Grałem dla przyjemności. Raz na jakiś czas, ten czas nie kontrolowałem, co ile czasu tam wchodziłem, to mnie może było raz na 2 miesiące, raz na miesiąc. Gdzieś to tak było na zasadzie, jak chciałem coś zrobić, nie wiedziałem, co mam zrobić, to sobie gdzieś poszedłem. Jakieś w międzyczasie też były zakłady bukmacherskie, na których gdzieś jakieś pieniądze po prostu wygrałem. Kiedy miałem około 20 lat, zacząłem grać, to taka niewinna przygoda była, powiedzmy tak, rok, ale po roku czasu już mi nie starczało to, co miałem, w sensie z wypłaty mi nie wystarczało, zacząłem wtedy właśnie kombinować. No i w pewnym momencie gdzieś dla zabicia czasu, myślę, też dla próby sprawdzenia też chyba samego siebie, znalazłem się w kasynie i zacząłem grać. Na początku była to ciekawość, z czasem rozwinęło się to w hazard tak zły, tak patologiczny, że praktycznie nie potrafiłem przestać o tym myśleć. Drugim kryterium jest głód, czyli myśl o graniu, że ta osoba nie tylko grając, ale też zanim zagra, być może w toku codziennych aktywności, w pracy, myśli o graniu, fantazjuje o graniu, czeka na granie, czuje napięcie związane z graniem, planuje, jak będzie grać. To jest kryterium drugie. No i gdzieś wtedy zrozumiałem, że mam z tym problem, że to tak nie może być, że ja już zacząłem chodzić często, zaczynałem chodzić gęsto, po prostu już o tym cały czas myślałem, nie? Wstawając, idąc spać, myślałem. I był okres przerwy na rok. To taki był przerwa, tak rok, może trochę więcej, dokładnie tego nie wiem, nie liczyłem. No i sytuacja była taka, że po jakimś tym okresie tego roku stwierdziłem, że sobie tak pójdę dla przyjemności do... Gdzieś tam zagrałem sobie na jakiejś stacji, nie wiem, benzynowej w maszyny. No i tam jak już zatrybiłem raz, w sensie jak już raz zacząłem grać, no to się okazało tak, że no już zacząłem wracać znowu raz na jakiś czas i to się tak nazębiało. No i ten okres trwał już potem gdzieś około 7 lat takiego grania, nie? I wiecie, myślałem sobie, że mówię, samemu sobie wystarczy, że sobie wezmę Biblię rano, odpalę sobie jakieś kazanie, posłucham, nakarmię się i będzie okej. Okay. No, ale to była największa bzdura, bo zaraz właśnie się zaczęła, gdzieś tam w sercu pojawiło znowu takie, zagraj sobie, co ci to szkodzi, będziesz szybciej spłacisz długi, takie myśli przyszły. No i to była już wtedy, że tak powiem, tragedia, zacząłem grać z powrotem. Wszystkie pieniądze, które zarabiałem w Irlandii Północnej, miałem też ciężką pracę fizyczną, pracowałem na stolarni, na produkcji mebli, no i zacząłem grać z powrotem. Właśnie ta chciwość się z powrotem pojawiła, taka myśl, jak zagrasz, zarobisz, to szybciej spłacisz długi. Że mogę się urwać od wszystkiego, od rodziny, od obowiązków. Wchodzę do kasyna, zostawiam za sobą wszystko. Jestem ja, maszyna, ekran, niewidzialna jakaś taka nitka łączy moje oczy z ekranem. Gram, myślę, wydaje mi się, że zachowuję
trzeźwość myślenia, że to, co robię, jest racjonalne, przemyślane. Uderzam w klawisze nie za szybko, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Trzecim kryterium jest kryterium zespołu abstynencyjnego. Bardziej typowego dla uzależnień substancjalnych, czyli tego wszystkiego, co dzieje się z organizmem, gdy odstawiam daną substancję. Natomiast w hazardzie też to występuje. Rzeczywiście osoby uzależnione od hazardu o tym mówią, że gdy gram regularnie, na przykład będąc w ciągu tygodniowym, dwutygodniowym, miesięcznym i nagle przestaję grać, to czuję, że fizycznie coś się ze mną dzieje, że mój organizm nie daje mi spokoju. To może się bardzo różnie indywidualnie objawiać, ale jest to bardzo mocno odczuwalne. Więc czuję fizycznie, gdy odstawiam granie. Myśli samobójcze się pojawiały bardzo często i to często po jakichś takich grubszych przegranych, nie? Gdzie naprawdę albo pieniędzy brakowało na to, albo po prostu chodziło o to, że przegrałem i nie miałem pomysłu na dalsze życie, nie? No i pojawiały się myśli samobójcze. Oczywiście to taka myśli samobójcze to były, ja myślę, że to jest stały element każdego hazardzisty, nie? Że to jest tak jak po wygranej jest ta euforia i na tej euforii jedziemy jakiś tam czas i jest fajnie. Natomiast bardzo często po przegranej pojawiały się myśli samobójcze, chociaż nigdy do nich nie doszło. Myślałem, może że to by był lepszy sposób na przykład pozbycia się problemów, długów problemów, ale to nie było wyjście. Wydaje mi się w miarę fajny okres czasu jest za mną, bo 8 lat bez uprawiania hazardu daje mi głębszą perspektywę zajrzenia w to życie hazardowe z dużo większym spokojem. Te 8 lat, powiedzmy, które nie gram, powodują, że patrzę z dużo większym dystansem. Ja mogę mówić o sobie. Nie częsę się na widok w tej chwili gry w Chińczyka. Nie przeszkadza mi to, że któryś z hazardzistów żyje z gier planszowych. Aczkolwiek inny z hazardzistów na samo słowo Chińczyk może go wstrząsać i może powodować nawroty do grania. Czwarte, zmiana tolerancji. Czyli zaczynam grać w sposób coraz bardziej ryzykowny, bo moje zapotrzebowanie na przeżywanie napięcia idzie w górę. Tak jak w alkoholu, powiedzmy, zaczynam od 2 piw na przykład, a później potrzebuję 6, żeby osiągnąć ten sam efekt, który osiągałem po 2 piwach, tak w uzależnieniu od hazardu mogę zaczynać od małych kwot i przechodzę do coraz większych. Mogę zaczynać od grania w sposób, które wydaje mi się w miarę sensowny, nawet jak takim do końca nie jest, ale w miarę sensowny, bo na przykład obstawiam, nie wiem, piłkarską ligę, na której dobrze się znam, a później to moje zapotrzebowanie na stymulację jest tak duże, że obstawiam mecze chińskich lig, nie wiem, badmintona, gdzie nawet do końca nie wiem, jaki gracz gra z drugim i robię to o 3 w nocy, bo jest to i akurat mogę grać i gram obstawiając wyniki na żywo, żeby sobie tej stymulacji dostarczyć, bo to zapotrzebowanie tak bardzo rośnie. To jest czwarte kryterium. No to było na takiej zasadzie, że gdzieś tam ktoś mówi, że za przysłowiowy 5 dych, stówkę, nie, gdzieś tam się przegrało stówkę, to 200, to 300, ale to raczej były na początku małe kwoty. Z biegiem czasu były to większe kwoty, większe stawki, większa chęć na wygranie, wyższych kwot, wyższych tam wygranych, ale to też było spowodowane też tym, że spowodowane też to było tym, że jeśli przegrałem jakąś kwotę, to ją chciałem odzyskać. Żeby ją odzyskać, to musiałem podnieść stawki. No i to takie koło zęba, które się gdzieś tam wszystko za... Że ten, jeśli tu chciałem wygrać, a tu wcześniej przegrałem, no to muszę podnieść stawkę, żeby wyjść jeszcze na plus, ale jeszcze odrobić tamto, co wcześniej, że tak powiem, przegrałem. No i zacząłem po prostu tonąć, wkręciłem się w hazard, zacząłem grać na małe kwoty, tak niewinnie, 10-20 zł, później zacząłem pracować, więc były pieniążki, nie miałem żadnych długów wtedy na tamten moment. No i zacząłem od małych kwot, coraz większe, no i to tak było, szybko ta linia jakby dołu mojego rosła w dół, spadała. Na początku jest pykanie, tam zdaje się stawka była 10 groszy najniższa i właśnie chodziło o to pykanie, tylko im dłużej grasz, tym
tym szybciej rozumiesz, że jeżeli chcesz wygrać większe pieniądze, to trzeba stawkę podwyższyć. Bo za małe stawki jest mała wygrana, za duże stawki jest duża wygrana. I to jest pewna logika. Spróbujemy na początku, jak ten przycisk parzy. A, cyk, a może jednak, a może uderzymy z 5 razy, a może 10 razy, potem wrócę znowu do małego, ale tu mi zniknęło, ale tu mi przybyło, albo mam jakąś kwotę, kurczę, mam jakąś kwotę, którą założyłem, że jak ją wygram, to wychodzę. Jestem już prawie u tej kwoty, brakuje mi tylko dosłownie, nie wiem, złotówki, dwóch, żeby zamknąć, żeby zrobić równe, nie wiem, 100, 200, 1000, żeby na końcu były zera, żeby ta maszyna mogła wydać równą kwotę. Ile razy było tak, że brakowało dosłownie okruszek do tej kwoty. Mało. Przegrywało się wszystko. Wszystko, nie brało się tej kwoty. Cały misterny plan zbijał na panewce, nie dość, że nie wygrałeś, to jeszcze dokładałeś i przegrałeś to, co miałeś jeszcze w kieszeni. Piąte kryterium definiujące osobę uzależnioną od hazardu to jest to, że gram mimo świadomości tego, że uzależnienie od hazardu negatywnie wpływa na moje zdrowie, przede wszystkim fizyczne. I tutaj dla wielu osób uzależnionych nawet od hazardu jest tak, że no ej, jak, jestem zdrowy, jest okej, okay, przecież, no nie wiem, dobrze wyglądam, nie wiem, nie śmierdzę, ta substancja, którą zażywają osoby uzależnione od narkotyków, nie niszczy mojego życia, czy mojego organizmu wewnętrznie. Natomiast osoby uzależnione od hazardu bardzo często mają problemy z ciśnieniem, mają problemy z sercem, mają problemy ze swoim funkcjonowaniem psychicznym, są zdestabilizowane przez grę, co wpływa na ich układ nerwowy, żyją w permanentnym stresie, to wpływa na ich sen, to wpływa na ich dietę, to wpływa na to, na ruch, czego sobie dostarczają, czy nie, więc no, takie fundamenty zdrowia psychofizycznego. I tutaj jasne, zdarzają się zawały, zdarzają się zapaści, zdarzają się różne konsekwencje na skutek niedoborów snu i życia w stresie. Badania sugerują, że około 10% uzależnionych od hazardu popełnia samobójstwo. To jest potężna cyfra, co koresponduje oczywiście z tym, że długi są jednym z głównych powodów samobójstwa wśród mężczyzn, więc to są bardzo wyraźne konsekwencje dla zdrowia przede wszystkim fizycznego, ale i psychicznego. Więc jeśli je wszystkie ponoszę, to jest to piątym kryterium, które spełniam i które pozwala określić mnie jako osobę uzależnioną od hazardu. No hazard mi to wszystko zabrał, nie? Hazard mi zabrał, nie dosyć, że mi zabrał te rzeczy, to jeszcze też zabrał dużo zdrowia, bo może to będzie paradoks, ale jak grałem, to nie dbałem o siebie, nie dbałem o swoje zdrowie. Chociażby przykładem są tego gdzieś tam zaniedbania w uzębieniu, bo to człowiek nie dbał o to, nie chodził, nie mył zębów, bo nie było czasu, bo się nie chciało, bo ważniejsze były rzeczy. Na pewno gdzieś tam odbiło się to na zdrowiu. To na 100% się odbiło na zdrowiu, na psychice, a też na przykład kwestie problemów z pamięcią. Gdzieś bardzo mocne, silne stresy, bo raz było fajnie, raz było na górce, raz było, że tak powiem, pod spodem, czyli przegrany, musiałem wrócić z kitą podwiniętym. No i tak życie moje hazardowe wyglądało dość takie, no jak to myślę u każdego hazardzisty, że raz jest dobrze, jak się wygrało, to można było góry przenosić, ale jak się przegrało, no to tych gór się już nie przenosiło, już nie było czasu, nie było chęci i siły. No to przegrałem, wszystkie pieniądze przegrywałem i miałem taki stan już totalny, gdzie nie sypiałem, słuchajcie, 5 dni pracowałem fizycznie, a nie spałem 5 nocy. Tutaj pracowałem, tutaj nie sypiałem i był taki stan w moim życiu, jakby to zło, to zacząłem tonąć, ta ciemność, i mówię, tak jakby sam do siebie mówię, daj mi spokój, ja chcę spać. I wiecie, pięściami własnymi się waliłem po prostu, ja chcę spać, daj mi spać. Głową waliłem o ścianę i po prostu jakby szatan wcielony we mnie weszedł i do Piotra zadzwoniłem. Aha, już był taki moment, że w tym amoku, po tych nieprzespanych nocach,
Mówię, daj mi spać, jakby do jakiegoś, nie wiem, demona. Mówię, ja chcę spać i wiecie, i wziąłem sobie pasek ze spodni, stanąłem i pasek ściągnąłem i na klamce się chciałem wieszać. Mówię, jak tak się nie... I tylko nie wiedziałem, jak to technicznie zrobić. Mówię, wieszałem się na tej klamce, spłakany cały w tym szale. A ten zapach tych fajek w tym kasie, do niektórych to właśnie podniecało, niektórym to dawało tą taką namiastkę, że jestem w tym właściwym miejscu. Nie dość, że się truję hazardem, który mnie unicestwia, to jeszcze wrzucam w siebie tony dymu, kurde, z dwóch paczek papierosów, które jestem w stanie wypalić przez kilka godzin. I ostatnie, szóste, to jest kryterium podporządkowywania swojego życia uzależnieniu od hazardu, czyli porzucam zainteresowania, porzucam pasję, coś, co robiłem, coś, co sprawiało mi radość, bo uzależnienie od hazardu staje się głównym elementem strukturyzującym moje życie. To jest coś, co głównie robię, to jest coś, wedle czego planuję mój dzień, to jest moja główna aktywność. No i siłą rzeczy te inne rzeczy, związane z moimi pasjami, ale też z relacjami, z rozwojem w życiu zawodowym, z zaangażowaniem w życie rodzinne, to niestety schodzi na dalszy plan, z czasem całkowicie obumierając. Był weekend. To pamiętam ostatni weekend sierpnia 2015, lipca 2015 roku. Był weekend i miałem córkę wtedy. Córka wtedy miała 3-4 latka. I coś się wydarzyło. Coś, co do dnia dzisiejszego, jeśli wtedy by się coś złego stało, to bym sobie chyba tego nie darował po prostu, jeśli chodzi o... No nie wybaczyłbym sobie tego. Córkę miałem w pracy, bo akurat to była sobota, nie mieliśmy opieki dla córki. I córka była ze mną w pracy, ja skończyłem pracę. Pojechałem do kasyna z córką. I to było na takiej zasadzie, że to był taki chłodny, lipcowy dzień. Zostawiłem córę w kasynie, znaczy w samochodzie, uchyliłem okna i poszedłem grać. I to był taki moment, gdzie ja załapałem po prostu dno. Poszedłem do tego kasyna zagrać, nie zważając na to, jakie będą konsekwencje, jeśli coś by się stało córce. W ogóle o tym nie myślałem. Ona sobie zasnęła, ona sobie spała No i ją zostawiłem, nie zważając na nic. Dla mnie ważne było to, żeby iść do tego kasyna i zagrać. To było dla mnie najważniejsze. Żeby zagrać, żeby w tym kasynie coś jeszcze może wygrać, oczywiście, tak, powiedzmy. Ale właśnie to polegało na tym, że ja poszedłem do tego kasyna, a dziecko zostawiłem w samochodzie. Nie wiem, może to jest moje tłumaczenie teraz, że gdzieś tam był chłodny dzień, lekko deszczowy. No ale ja zostawiłem dziecko w samochodzie w lipcu i poszedłem grać. I powiem wam szczerze, grałem, nie wiem, ja już nie pamiętam, jak weszłem do kasyna, to już nie pamiętam, co się ze mną działo. To już do takiego momentu doszło, że nie pamiętam, co się ze mną działo. I w pewnym momencie, pamiętam jak dziś, nagle poczułem, to nie wiem po jakim czasie, nie mam pojęcia, straciłem rachubę czasu, w ogóle straciłem wszystko, co ten. I to było tak, że poczułem takie, jeszcze pamiętam, cały czas przed oczami mam ten moment, kiedy kręci się ruleta. Ja tam oczywiście obstawiłem na tej rulecie jakieś, nie wiem ile, nie wiem jak i co. Kręci się ruleta i taki, jakby mi ktoś z tyłu podszedł i tak mega mocno uderzył, nie? I takie otrząsienie, że stary, ale co ty robisz, nie? Od razu zalałem się zimnym potem, ciepło mi było, dreszcze po prostu i wyleciałem jak poparzony. Jakby mi ktoś mnie wyrzucił z tego kasyna. Wyleciałem, dobiegłem do tego samochodu, zobaczyłem, że córka nadal śpi. Popatrzyłem dookoła, czy ktoś to widział, czy ktoś to nie widział, czy czasami nie ma jakiejś policji. I wtedy tak usiadłem w tym samochodzie, siedziałem jeszcze godzinę w tym samochodzie i wtedy zrozumiałem, że ja mam z tym problem. Że jeśli poświęcam życie mojej córki po to, żeby iść do kasyna zagrać, no to znaczy, że ja mam z tym duży problem.
oszustwa u ludzi, mówiłem, że nie mamy na chleb, że mama prosi o pożyczkę, zacząłem oszukiwać ludzi, kantować, zaczęły się jakieś tam kredyty, chwilówki, jakieś telefony z sieci, wiadomo, taki telefon jak brałem, no to nie płaciłem żadnego abonamentu, tylko dawałem od razu do Lombardu, były pieniądze na nagranie i od razu zacząłem po prostu z tych pieniędzy korzystać, co miałem z Lombardu i kasyno. Jakieś pożyczki, od razu kasyno, wszystko kasyno, wszystkie pieniądze przegrywałem. Był taki okres, że straciłem jakby czasami jest tak, że alkoholicy też często mówią, że w cudzysłowie się urywa film. I się też urwał film, bo kiedy byłem już zaślepiony tak, że tylko widziałem maszynę hazardową, łupałem całą noc w hazardzie, oczy podpuchnięte, wszystkie pieniądze przegrywałem. To już nie patrzyłem na konsekwencje takie jak praca, pracę zaniedbywałem, zapomniałem, że mam iść do pracy, ale byłem całą noc w kasynie, także straciłem film, można powiedzieć, przy maszynie będąc, wszystkie pieniądze, wychodziłem z rano z kasyna po całej nocy bez pieniędzy, no i to co, no to szedłem, kolejna chwilówka, kolejny jakiś kredyt, kolejne oszustwa ludzi. Wszystko przegrywałem. Nieraz mama prosiła, tam pytała się mnie, Bartek, a masz może parę groszy pożyczyć? Ja mówię, nie mam, mamo, nie mam pieniędzy. A już miałem zakodowane w głowie, że żeby mi czasem nie brakło, a miałem pieniądze przy sobie, jak tam powiedzmy 3-4 tysiące, a nawet 50 zł nie wyciągnąłem, nie dałem. Tak jak mówię, u nas była bieda, u nas było biednie, było nas siedmioro. Najmłodszy brat miał zespół, dał. A ja wiecie, te pieniądze ma prosić na pożyczkę, a ja mówię, nie mam, tylko byłem świnią. To jest właśnie ten problem, który dotyka wszystkich. Pożyczam pieniądze. Jeden pożycza mama, teraz popularne są karty, konta. Jeden pożycza mama konto. Dopóki ma pieniądze na koncie, bank, dopóki ma wpływy, bank mu nawet pożyczy pieniądze, tak? I wtedy się zaczynają pierwsze pożyczki. Łatwo przyszło. Potem jest pożyczanie pieniędzy od rodziny, czyli de facto ta pożyczka to jest okradanie najbliższych. Potem jest naciąganie kolegów. Ale to pożyczamy pieniądze według zasady pożyczamy, oddajemy. Bo następnym razem mamy na kolejną pożyczkę gościa, który mi przecież pożyczy, bo mu on dałem. No i tak w końcu dochodzimy do pewnego punktu krytycznego, że pożyczamy, żeby oddać. No. I tak jak jest to wszystko w piramidkach finansowych, że w pewnym momencie kończy się możliwość finansowania szczytu piramidki, bo ciężko znaleźć te robotnice, które na dole dadzą po złotówie, tak samo jest tutaj. Nagle się zapędlamy w takiej niemocy finansowej. Nie mamy od kogo pożyczyć, mamy wuchtę długów, trzeba je oddać. Ja to jest bardzo, bardzo trudny temat. I w tym momencie właśnie nasza psycha najbardziej cierpi. Próbujemy znaleźć pracę. Pytamy, szukamy. Ja sobie oczywiście pracę znalazłem. Pracowałem na targach, gdzie można zarobić szybko w miarę niezłe pieniądze. Do tego jeszcze w euro pasowała mi taka praca. Jechałem sobie na 2-3 tygodnie do pracy. Zarobiłem sobie tyle, że nie musiałem przez 2-3 miesiące pracować. Tyle tylko, że jak poszedłem do kasyna i przegrałem swoją pensję z targów, to trzeba było do pracy jechać za tydzień, a nie było tej pracy. No i zdarzały mi się momenty, że byłem bez pracy miesiąc, półtorej i uczyłem się żyć skromnie. I wtedy właśnie pożyczałem. Pożyczałem też akonto pracy, którą będę miał. Przecież pojadę na targi, bierzę, zarobię, oddam ci. To jest misterium. Wtedy właśnie myślę, że stałem się tym aktorem oscarowym, tym takim najbardziej parszywym kłamcą z tego najbardziej perfidnego okresu kłamania, gdzie potrafiłem kłamać, właściwie patrząc wszystkim w oczy, żeby tylko ciągnąć swój cel i wyciągnąć jakąś kasę, żeby mieć nagranie. Pieniądze nie są tutaj ważne. Pieniądze nie są pieniędzmi. Pieniądze są biletami, są żetonami, są sztonami, które pozwalają mi uruchomić sprzęt i bombać. Więc jeśli te kryteria zostają spełnione, do stwierdzenia diagnozy wystarczą 3 z 6. Opisałem tu 6, wystarczą 3. Wtedy możemy mówić, że taka osoba jest osobą
uzależnioną od hazardu, natomiast jest to diagnoza, którą oczywiście bardzo trudno przeprowadzić samemu na sobie i którą raczej przeprowadza albo lekarz psychiatra, albo którą przeprowadza się z psychoterapeutą już w gabinecie w ramach współpracy terapeutycznej. Co byś polecił hazardzistom, którzy jeszcze nie rozpoczęli leczenia? Co bym polecił? Tak mówiąc najogólniej, to zwrócenie się o pomoc. Poproszenie o pomoc. Ja wiem, że to brzmi jak jakieś takie sloganowe hasło, natomiast uzależnienie jest naprawdę bardzo trudną chorobą. Ja osobiście nie znam osoby, w sensie zawodowym, prywatnym, która poradziła sobie z uzależnieniem w pojedynkę. Uzależnienie od hazardu jest też niezwykle osamotniającą chorobą, mam poczucie, i że ona szczególnie wymaga tego, żeby zwrócić się o pomoc. Forma tej pomocy może być już bardzo, bardzo indywidualna. Ktoś może zadzwonić do poradni i umówić się na sesję indywidualną. Ktoś może zadzwonić do ośrodka dwumiesięcznego i zdecydować się, że pojedzie tam. Ktoś może pojechać do jeszcze dłużej terminowego ośrodka. Ktoś może pogadać z rodzicami, może pogadać z partnerem, partnerką, z przyjacielem, bratem, siostrą. Natomiast jest to jakiś pierwszy, ważny, istotny krok. Ktoś może odwiedzić stronę anonimowychhazardzistów.org i tam zasięgnąć języka, zorientować się, tam jest rozpiska w każdym mieście, jakie meetingi się odbywają, gdzie i w jakich godzinach. Ktoś może skorzystać z pomocy jakiejś fundacji, nie wiem, niegram.org na przykład, fundacja mieszcząca się w Warszawie, telefon zaufania, można się tam zwrócić i zadzwonić. Jest to jakiś starter, jakiś pierwszy krok, bez którego jakby obawiam się, że nic może się nie wydarzyć. Nie? W sensie, okej, jasne, można próbować w pojedynkę, można próbować walczyć z hazardem czy z innym uzależnieniem samodzielnie, natomiast jest to bardzo, bardzo trudne po prostu, więc zwrócenie się o pomoc w tej czy innej formie. Bo rzeczywiście w moim przeżyciu zwrócenie się o pomoc jest olbrzymim aktem odwagi i zawsze jestem pełen podziwu dla każdej osoby, która rozpoczyna psychoterapię i ma odwagę zacząć pracować nad sobą, bo myślę sobie, że nie ma niczego trudniejszego w życiu niż wziąć się za siebie. Więc wbrew chyba powszechnemu przeżyciu i temu, co może umysł też w mechanizmach uzależnieniowych nam podpowiadać, że zwrócenie się o pomoc jest jakimś aktem kapitulacji, przyznania się do swojej słabości, jakąś taką pieczątką pod swoją wadliwością, otóż nie. Jest to olbrzymi akt odwagi, często start nowego, często lepszego życia, więc naprawdę warto to zrobić. Czyli możemy uznać, że poradzenie sobie z takim uzależnieniem samemu jest praktycznie niemożliwe. Jest bardzo ciężkie do zrealizowania. W międzyczasie odeszła też moja żona, zabrała dziecko, nie mówiąc nic. No i to taki był u mnie moment, gdzie to się wszystko nagle skupiło, bo raz, że pieniądze przegrane, że nie było w sumie za co żyć, bo już byłem wtedy bankrutem, to tak trzeba nazwać po imieniu, że wtedy już byłem bankrutem, kupę długów, bo bardzo dużo długów, ponad 200 tysięcy. Nie ma żony, nie ma dziecka, gdzieś tam w sumie nie ma sensu życia, nie? No i taka sytuacja była, że przy tym braku sensu życia, gdzieś tam dzień, w którym żona stwierdziła, że odeszła, w sumie nie mówiąc nic, stwierdziłem, że co mi zostało? Dziecka nie ma, żony, bankrutem już jestem, zostało mi tylko pójść do kasyna, jeszcze sobie pograć, nie? No i wtedy właśnie był kolega Jarek, który mi pomógł. Zresztą będę to też wspominać, gdzie już ja już jechałem do tego kasyna na nowo, gdzie stwierdziłem, że to już jest życie bez sensu, że trzeba się dograć i co będzie, to będzie. No ale właśnie ktoś z wspólnoty AHA pomógł mi właśnie, żebym nie trafił do tego kasyna, no i pierwszy meeting w czwartek, w niedzielę i tak zacząłem chodzić na meetingi. Na meetingach zrozumiałem bardzo wiele, gdzieś bardzo mocno mi to pomogło. Oczywiście na początku nie było to łatwe, ale gdzieś jedno pytanie takie mi do dnia dzisiejszego utkwiło, że ktoś mi się zapytał, Marcin, czy najwyższa wygrana, którą byś mógł trafić, jakkolwiek, gdziekolwiek, na jakiejkolwiek, nie wiem, maszynie, rulecie, spowodowałaby to, że odzyskałbyś wszystkie przegrane pieniądze. Czy jakakolwiek ta wygrana spowodowała to, żebyś był na zero. Tak sobie chwilę pomyślałem, mówię, nie ma takiej wygranej, nie ma takiej możliwości, a nie ma w ogóle takich wygranych. Nie? I wtedy zrozumiałem, że w sumie bez sensu jest grać.
Do dnia dzisiejszego spłacam długi. Do dnia dzisiejszego spłacam długi. Do dnia dzisiejszego, może już mniej, ale gdzieś co jakiś czas jakieś myśli wracają, gdzie to już jest 7 lat niegrania. Do dnia dzisiejszego chodzę na meetingi. Gdzieś tam spotykam się, może nie tak często jak kiedyś, bo kiedyś to było co tydzień, teraz jest raz na jakiś czas, ale chodzę. Do dnia dzisiejszego omijam na pewno miejsca, gdzie jest hazard, gdzie są kasyna, gdzie jakieś salony gier. Do dnia dzisiejszego nie zakładam się, nie gram, jak to się mówi, hazardowo i moje życie też nie jest hazardowe, bo po prostu omijam to szerokim łukiem. I zadzwoniłem do Piotra wtedy. Zadzwoniłem do Piotra i Piotr mówi: Bartek, wracaj do Polski, nie? Wracaj do Polski, bo jest raczej nadzieja. Mówię: wow, nie daję rady. I Piotr mówi: wracaj. I to był parę dni minęło, jak byłem w Polsce. Teraz mieszkam w Poznaniu, dlatego że byłem właśnie, wróciłem do Polski. Byłem na ośrodku chrześcijańskim rocznym tutaj pod Poznaniem, w Długiej Gościnie. I był ośrodek prowadzony przez Fundację Bread of Life. I tam spędziłem rok czasu, całkowicie zmieniłem swoje życie, jakby wróciłem do Słowa, do żywego Boga. I od tamtej pory Bóg zaczął mnie zmieniać. Dzisiaj jestem wolny, nie biorę żadnych narkotyków, nie gram na maszynach hazardowych. Ale wierzę, że ten czas, gdzie spędziłem w ośrodku chrześcijańskim rok czasu, to był dla mnie takim owocnym czasem. Poznałem tam mnóstwo ludzi, którzy byli pogubieni, którzy mieli też problem z hazardem, którzy mieli problem z alkoholem. Ale wiedziałem też, że jestem tam jakby dla swojego zdrowienia, ale też dla tych ludzi, którzy w ogóle nie znali prawdy, nie znali Boga. Ludzie totalnie po 15-letnich bezdomnościach, po 10-letnich więzieniach. To był dla mnie taki trudny okres, ponieważ mieliśmy tam pewne reguły, pewne zasady, które jakby obowiązywały. Ale wiedziałem, że to jest po prostu dla mnie na ten moment idealne i potrzebne. I jak tak można powiedzieć, że jeszcze Piotr zdążył jakby mnie zachęcić do tego ośrodka, bo jakby w trakcie, kiedy byłem na tej terapii rocznej, Piotr odszedł, zachorował, no, miał marskość wątroby i po prostu zmarł. Wierzę, że żyje wiecznie i jakby odwiedzał mnie też tam. Rok czasu tam spędziłem. Pewność się polegał na tym, że mieliśmy tam też jakieś eseje, jakieś prace pisaliśmy, ale głównie w tym ośrodku było po prostu Słowo Boże. Biblia, uwielbienie, modlitwa, jeden drugiego, o drugiego się modlił, rozmawialiśmy ze sobą, relacje jakieś. No i też jakby rozwijałem wtedy, bo dawniej też nie wspomniałem, jakby w starym życiu, tam gdzie były narkotyki, hazard, bardzo mi imponował rap, też nagrywałem rap, większość to było takie bluzgi, ale później jakby, kiedy jakby byłem w tym ośrodku, mówię: wow, można też rapować przecież o Bogu. I wtedy w tym ośrodku jakby pojawił się pomysł, żeby też rapować o Bogu i zacząłem właśnie pisać pierwsze teksty. No i tak jakby rok czasu spędziłem tam i od tamtego czasu jestem dzisiaj już po terapii, po tym ośrodku. Jestem niecałe 4 lata plus ośrodek rok, czyli około 5 lat jestem jakby już bez żadnych ciągotek do hazardu, bez żadnych gier, bez żadnego chciwości w sercu. Około 100 tysięcy złotych miałem długów, miałem też mieszkanie zadłużone, znaczy tam gdzie mieszkaliśmy, ponieważ mieliśmy, tak jak mówię, trudną sytuację, to często mama nie miała pieniędzy. Zawsze coś tam się rozkleja, ale kiedy była bieda z domu, było po prostu, nie mieliśmy kasy, no. Wujek zmarł, babcia, dziadek poumierali, mama sama z nami została, więc mieliśmy często eksmisję, a że mamy nie było stać, to też było mieszkanie zadłużone. Jakby część długu przyjąłem po prostu z mieszkania, bo byłem osobą zameldowaną, więc jakby teoretycznie nie byłem synem jej prawowitym, no ale miałem meldunek. No i też przejąłem część długu, około 40 tysięcy długu przejąłem. Wtedy jak mieszkałem jeszcze w Anglii, tam poznałem takiego znajomego, który okazał się, że jest prawnikiem z zawodu i mówi: Bartek, jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał jakiejś pomocy prawnej, cokolwiek, ja się zajmuję też upadłościami konsumenckimi, odzywaj się do mnie. No i wtedy jak byłem w ośrodku już końcem terapii, mówię: Boże, co z tymi długami? Tyle narosło tych długów. I przypomniałem sobie o Bartoszu, to właśnie Bartosz miał na imię. Taki prawnik z Katowic, Bartosz Sokół. Pomaga dużo ludziom właśnie w takich sprawach upadłościowych. Ja zadzwoniłem do niego i mówię: Bartek, tak i tak. Mówię: bracie, kurczę, upadłem, zacząłem grać w Irlandii. Mówię: jestem w ośrodku, za 2 miesiące kończę terapię, tyle mi długów narosło. Ja mówię: pomogę ci. No i ogólnie było tak, że 2,5 roku trwała sprawa o moją upadłość konsumencką.
I w Poznaniu tutaj się zakończyła sprawa w tamtym roku we wrześniu. Jestem wolnym człowiekiem. Ja mogę tak powiedzieć, że Bóg po prostu przybił do krzyża te wszelkie moje długi. 8,5 roku temu zostałem wyrzucony z domu, w którym żyłem, w którym próbowałem założyć swoją drugą rodzinę. Z domu, w którym miałem dwójkę małych dzieci. Dobrze, że się tak stało. Dobrze, że się tak stało, bo mnie to na jakiś czas otrzeźwiło. Ale co z tego, jak obwiniałem o wszystko swoją partnerkę, jaka ona to zła, jaka niewyrozumiała, jak ona mogła w ogóle mnie wyrzucić. Oczywiście pracę znalazłem, zacząłem zarabiać, ale za pierwsze siano, które miałem, święta się zbliżały, poszedłem bombać. W styczniu, jak jechałem do pracy na targach, jechałem za pożyczone pieniądze, bo nie miałem już grosza z tego, co zarobiłem przez 2 miesiące po wyrzuceniu mnie z domu. Pojechałem do Niemiec, pracowałem 2,5 miesiąca non-stop. Zarobiłem trochę kasy, zarobiłem, nie wiem, z 10 tysięcy euro przez te 2,5 miesiąca, kupa pieniędzy. I wszystko przepuściłem w 1,5 miesiąca. I dopiero wtedy, jak jeszcze moja kobieta, która mnie wyrzuciła ze wspólnego domu, która zrobiła jeden błąd, że nie wywaliła mnie ze wspólnego zarządzania kontem naszym wspólnym. I jak się okazało, jak już przegrałem to wszystko po tych Niemczech, to się okazało, że mam dostęp do konta i zabrałem jej z konta 5 tysięcy. Zabrałem jej z konta 5 tysięcy, którymi się chciałem odegrać to, co przegrałem. I oczywiście przegrałem te pieniądze. I dopiero wtedy, jak do mnie zadzwoniła, jak powiedziała, że poinformuje policję, zabierze mi opiekę nad dziećmi, pozbawi mnie praw rodzicielskich, dało mi to do myślenia. Po kilku dniach właśnie zrobiłem coś takiego, że poszedłem na to bezrobocie, zarejestrowałem się, dostałem ubezpieczenie od chorób, od leczenia. No i to, co wcześniej mówiłem, poszedłem do przychodni, a dalszy ciąg znacie. Przychodnia leczenia uzależnień, wspólnota anonimowych hazardzistów, Harcice. Dzisiaj jestem tutaj z wami i mogę z uśmiechem na ustach i z dużym wewnętrznym spokojem opowiadać o hazardzie jako o uzależnienie, które mnie kiedyś spotkało, które mnie mocno pokaleczyło. Chodząc od 8 lat, będąc członkiem wspólnoty anonimowych hazardistów, zrozumiałem, że każdy ze swoimi problemami jest sam. Każdy inaczej odbiera, nie lubię słowa walka, ale odbiera radzenie sobie z tymi problemami. Myślę, że informacji zwrotnych, jakie dostajemy codziennie od życia, mamy tyle, że aż w nadmiarze. Powinniśmy tylko wiedzieć, z których miejsc czerpiać, których ust słuchać i w których miejscach się znajdować, żeby coś dla siebie najlepszego z tego wyciągnąć. Ja jak potrzebuję prawdy o hazardzie, to przychodzę sobie właśnie na grupę anonimowych hazardistów. Czasami spotkam się z którymś z kolegów, których spotkałem też tutaj, bo nie muszę się wstydzić wśród grupowiczów, wśród innych hazardistów. Nie muszę się wstydzić swoich emocji. Ja do niego mówię, szczególnie u takich, którzy znają już mnie jakiś okres czasu. Nie jest istotne to, czy ten mój kolega hazardista złamał się w hazardzie, czy ma okres niegrania bardzo długi, czy bardzo krótki. Ważne, żeby przyszedł tutaj i zrozumiał, czym jest hazard dzięki innym hazardistom. Wtedy możemy się obdarzyć pełnym zaufaniem i powiedzieć sobie to wszystko, co jest nam potrzebne, żeby radzić sobie z hazardem.
Jakie największe przeciwieństwa spotyka hazardzista na drodze do abstynencji? Powiedziałbym, że największym przeciwieństwem jest on sam i jego własny umysł, który działa w ten sposób w toku jakby czynnego uzależnienia, ale również w toku trzeźwienia, zachowywania abstynencji, to może nawracać, który w ten sposób działa, czy myśli działają w ten sposób w umyśle osoby uzależnionej od hazardu, czy w każdym innym uzależnieniu, żeby zasugerować mu, że problem nie jest tak duży, że może kontynuować, że być może może jeszcze raz zagrać, że to nie jest ta skala, w której powinien zaprzestać. Uzależnieniem charakterystycznym jest to, że osoba może na różne sposoby, też osoba uzależniona od hazardu, może minimalizować skalę swojego problemu, może odwracać uwagę, sugerując, że ktoś ma większy problem, co może być nawet jakoś realnie prawdziwe. Natomiast no, jakie to ma znaczenie w kontekście jego życia? Może racjonalizować powody swojej gry, twierdząc, że musi grać, bo ma długi i to jest jedynym sposobem, żeby szybko uzyskać łatwo uzyskać dużą ilość gotówki, żeby płacić. Może marzeniowo planować, uznając, że kiedyś pewnego dnia w jakiś magiczny sposób postanowię, że nie będę grał i że to się jakoś tak stanie, bo się przeprowadzę, bo zmienię partnera, bo zdobędę nową pracę i tak dalej. Co więcej, u osób uzależnionych od hazardu są jeszcze dodatkowe, specyficzne takie dla nich zniekształcenia poznawcze, które służą trochę oszukiwaniu świata, innych ludzi, ale przede wszystkim samego siebie. Tutaj mamy na przykład sytuowanie przegranej blisko wygranej. I częstym jest u osób uzależnionych od hazardu, że obstawiam wynik dla jednej drużyny, przykładowo w zakładach bukmacherskich 2-1, wygra przeciwna drużyna 2-1, przegrałem, straciłem duże środki, ale interpretuję to w swoim umyśle, że w sumie trafiłem wynik, niemal wygrałem, właściwie to wygrałem, jestem w tym dobry, mogę grać dalej, albo jest to taką reinkojmą do tego, że powinienem, że rzeczywiście się na tym znam. Osoby innym zniekształceniem poznawczym jest tak zwane złudzenie gracza, czyli założenie, że jeśli przegram ileś razy z rzędu, to zwiększa prawdopodobieństwo, że w kolejnym zagraniu wygram. Natomiast to prawdopodobieństwo jest oczywiście zawsze takie same, 50-50. Osoby uzależnione od hazardu często też pokładają wiarę w rozgryzienie systemu, w to, że one w jakiś sposób dotrą do tego różną nauką mechanizmów prawdopodobieństwa, czytaniem lektur, chodzeniem nawet na warsztaty, czasami bardzo poważne i kosztowne. Tego rodzaju mechanizmów jest naprawdę sporo różnego rodzaju, więc rzeczywiście mam poczucie, że to, co stoi czasami najbardziej, co jest największym zasobem, ale co stoi też najbardziej na przeszkodzie dla osób uzależnionych od hazardu, to jest ich własny umysł. Kolejnym aspektem, który może utrudniać osobie uzależnionej od hazardu trzeźwienie, może być taka trochę dewaluująca problem reakcja otoczenia. Bo gdy w moim otoczeniu, powiedzmy, w przeżyciu osoby uzależnionej od hazardu, wszyscy grają. To też nie jest tak, że wszyscy grają, no ale powiedzmy rzeczywiście, realnie ileś osób gra i trochę wprost mi komunikują, to może być bliscy, to może być rodzina, że przesada, że przecież to jest tylko granie, że to nie jest problemem, no to rzeczywiście to może podcinać skrzydła mojej inicjatywie tego, żeby nad sobą pracować. I czwartym elementem takim, o którym myślę warto powiedzieć, jest ewentualne współuzależnienie bliskich, które może towarzyszyć i podkręcać czy fundować ten uzależnieniowy mechanizm. I gdy oni robią szereg różnych rzeczy, która tak naprawdę podtrzymuje mechanizm grania. Gdy każdorazowo nawet w swoim przeżyciu robią coś absolutnie dobrego, ich intencje są szlachetne, natomiast długoterminowo mogą na przykład ratować z każdej opresji osoby uzależnione od hazardu. Mogą dawać środki finansowe, wybawiać z każdego rodzaju kryzysu, uniemożliwiając osobie uzależnionej od hazardu poniesienie konsekwencji swojego uzależnienia. Dlatego w każdej poradni terapii uzależnień osoba współuzależniona, czy też po prostu bliska osoba osoby uzależnionej, też od hazardu, może skorzystać z pomocy. Może przyjść
po wiedzę, może przyjść po psychoedukację tak zwaną, z różnymi pytaniami. To nie musi być jej kompleksowa psychoterapia, to może być kilka spotkań i ona każdorazowo może powiedzieć, że tyle jej wystarczy. Natomiast jest to coś, co jakby też kompleksowo ma pomóc danemu systemowi rodzinnemu czy tam partnerskiemu. Teraz wiem, jakie jest fajne i piękne życie, jak można się cieszyć ze wszystkiego, bo wtedy tego życia nie znałem. Nie znałem życia takiego normalnego, nie wiem, studenckiego, normalnego życia, takiego lajtowego, gdzieś wybawienia się, bo dla mnie było najważniejsze grać. Grać, a nie chodzić i się bawić, bo dla mnie to była strata czasu, strata pieniędzy, chodzenie na imprezy i granie czy spotykanie się z znajomymi, bo ja w kasynie czy w salonach gier robiłem lepsze biznesy, lepsze interesy, nie? Bo tam miała być ta taka druga na skróty, na zasadzie pograć, wygrać i jak to się mówi, być już w jakiś sposób ustawiony, nie? To znaczy oczywiście na tamte czasy mi się tak wydawało, na czasy dwudziestolatka, że to takie fajne. Natomiast z perspektywy czasu dzisiejszego, to takie było złudne myślenie i oszukiwanie samego siebie. Nie żałuję, że jestem hazardzistą. Nie żałuję, że jestem hazardzistą, bo jedna zasada, którą do dnia dzisiejszego będę powtarzać, przypuszczam, że do końca swojego życia, wiem, jak na własne życzenie można sobie, brzydko mówiąc, spierdolić życie. I jak można być osobą bezdomną, jak można zbankrutować, jak można, że tak powiem, nie mieć co włożyć do garka, jak człowiek gdzieś tam musiał prosić o jakąś pomoc, żeby ktoś coś kupił do jedzenia, bo to też taki moment był, gdzie troszkę specjalnie to może i zrobiłem z tego powodu, że jeszcze bardziej chciałem siebie upodlić, żeby jeszcze bardziej zrozumieć to, że ten hazard mi zniszczył życie i co najmniej wyjął mi 10 lat z życia. Niepotrzebnie. Natomiast, tak jak mówię, od 7 lat ja jestem szczęśliwym człowiekiem i zawsze będę powtarzać, zresztą ja się nie boję o tym powiedzieć, że jestem hazardzistą. Zresztą wszyscy dookoła wiedzą, że jestem hazardzistą. Z racji tego, że wiem, jak sobie życie można spierdolić, i wiem, jak można żyć fajnie i jak można dążyć do celów. Ja myślę, że to jest też bardzo fajna na przykład dla mnie taka motywacja, nie? Że życie już kiedyś takie miałem, teraz mam inne, no i teraz zawsze, gdy mam jakieś myśli, no bo to zawsze wracają jakieś myśli, to zadaję sobie jedno podstawowe pytanie. Chcesz żyć tak jak kiedyś, czy chcesz żyć tak jak teraz? I to jest ten. A myślę, że w tej chwili większym takim hamulcem nie pójścia do, nie wiem, do kasyna czy gdzieś tam zagrania jest wstyd przyznać się na przykład w anonimowych hazardzistów na meetingu, że zagrałem. Myślę, że nie miałbym problemu z tym, że przegrałem pieniądze, nie miałbym z tym problemu, że poszedłem do kasyna. Tylko po prostu przyjść, opuścić głowę i powiedzieć: chłopaki, zagrałem, nie? Tak samo nie miałbym odwagi, myślę, że to jest dla mnie taka największa obawa, że miałbym przyjść do domu i powiedzieć: kochanie, zagrałem. Myślę, że z tym bym sobie to byłby dla mnie największy taki problem, taki po prostu strzałów, nie wiem, w policzek, nie wiem jak to nazwać, to może tak, ale takie dosłownie mocne, że tak powiem, uderzenie. I tego, myślę, to mnie najbardziej tak hamuje. No a przede wszystkim też to, że wiem, jak kiedyś było, a jak jest teraz i można. Dla mnie rzecz w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, bo dla mnie, jeśli ktoś chce, osiągnie wszystko. Tylko nie będzie to łatwo, nie będzie to szybko, tylko to będzie ciężko i długo. No i z tego wychodzę. Od tamtego czasu, kiedy ukończyłem terapię, to było... Teraz już jestem 4 lata po terapii, czyli ponad 4 lata temu ukończyłem ośrodek. I tak od tamtego czasu jeżdżę po całej Polsce. Mówię to, że jest nadzieja dla każdego człowieka. Nieważne, czy człowiek jest alkoholikiem, narkomanem, że ma długi, czy nie ma długów, czy ma mieszkanie, czy jest bezdomny, śmierdzący, uzależniony, że Bóg nie ma dla niego względu. Ja wiem, bo doświadczam tego. Poznaję mnóstwo ludzi z pierwszych stron gazet, gangsterów, ludzi bez rąk, którzy... Takiego Przemka też poznałem, może kiedyś będzie okazja go poznać i zrobić jakiś program też o nim.
który stracił ręce, jako samobójca się rzucał pod pociąg, po prostu zero nadziei, wyrwał mu pociąg rękę, drugą miał zmiażdżoną i takich ludzi poznaję, widzimy świata i Europy w parę sekundy, dzisiaj razem jeździmy po więzieniach, po kościołach takich ulicznych, po ewangelizacjach, po DPS-ach, po domach samotnej matki, po młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Mówimy, że jest nadzieja dla każdego, że nieważne jest początek człowieka, ale jego koniec. I dzisiaj jestem wolnym człowiekiem, cieszę się tym, co mam. Bóg mi dał, że tak powiem, niesamowitą Bożą rodzinę. W całej Polsce mam wszędzie znajomych, gdzie bym nie pojechał, czy to Koszalin, czy Góry, czy Bielawa, czy Wrocław, czy Kraków. Wszędzie mogę się zatrzymać. Także to jest dla mnie takie motywujące, że mam takich ludzi poznaję, którzy też właśnie mieli problemy, czy z hazardem, czy po więzieniach siedzieli, że Bóg ich wyrywa z takiej ciemności. I dzisiaj mam takich znajomych. Dzisiaj, że po Polsce rapuję o tym, że jest nadzieja dla każdego, że Bóg nie ma względu na osobę, że możesz zacząć inaczej żyć, że możesz funkcjonować inaczej, bez używek, bez hazardu, bez innych rzeczy, bez jakichś dopalaczy alkoholu. Jest nadzieja dla każdego i dzisiaj się tym dzielę. I cieszę się, że mogłem być też tutaj, wziąć udział w tym programie, w tym odcinku. I chciałbym wam powiedzieć, że jest nadzieja dla każdego. Mówię, dzisiaj jestem wolny, cieszę się, że mogę rapować, że mogę rozwijać swoje pasje. Wiecie, dawniej myślałem sobie, no to jak już jakby przyjąłem Boga do swojego serca, no to już nie mogę rapować. No ale mogę. Mogę w inny sposób, trochę mogę te inne wartości przekazywać. Nie muszę bluzgać na prawo, na lewo. Mogę mówić o tym, że jest inne życie. Aczkolwiek też rapuję jakieś kawałki poetyckie, piszę wiersze, wydałem tą wierszy. Teraz zanim miał drugą płytę. Także Bóg to mi dał wszystko, można powiedzieć. Ja dawniej nie stać mnie było na nic. Kiedy przegrywałem pieniądze, nie miałem butów, nie miałem nic. A dzisiaj cieszę się, że mam taką Bożą rodzinę i takich ludzi, którzy zawsze mi przygarną, pomogą, u których się mogę zatrzymać. I to jest dla ciebie też dzisiaj, że jest dla ciebie nadzieja. Dzisiaj mówię o tym, bo cieszę się tym, co mam, że mam Boga w sercu przede wszystkim. Jestem wolny. A całe życie szukałem wolności tam, gdzie nie trzeba. Dzisiaj tą wolnością się chcę dzielić wszędzie, gdzie mogę. Także na koniec jeszcze na pewno zarapuję coś na freestylu, jakiś kawałek, jakiś rap poleci, bo bez tego się nie obędzie. Także chcę ci powiedzieć, że jest dla ciebie nadzieja, że nie musisz tak żyć, jak żyjesz. Nieważne, czy masz 100 tysięcy, 200 tysięcy długów, czy toniesz w hazardzie, jest dla ciebie nadzieja. Ja tą nadzieją się dzielę. Ja zaufałem Bogu, żyłem Bogu, który przed moim życiem mnie zmienił. Owszem, terapia też pomaga, ale tak jak mówię, ja byłem 7 tygodni w rozwadowie, na terapii, nie grałem jakiś czas, ale kiedy byłem na takie dłuższe terapie, ośrodek roczny, odciąłem się całkowicie od kolegów, od telefonów, od z Facebooków i to było dla mnie dobre, to miejsce. Dzisiaj jestem ponad, tak jak mówię, ponad 4 lata po tym ośrodku, jeżdżę po całej Polsce, po całym kraju, po więzieniach, po ośrodkach i mówię, że jest nadzieja dla każdego. Jak to dobrze, że w tej chwili jestem na tym etapie, że 8 lat właśnie mija, jak jestem uwolniony od hazardu. Jakby mi ktoś powiedział 8 lat temu, że za 8 lat mój stan ducha będzie taki jak dzisiaj, to go pewnie wyśmiałbym, bym nie uwierzył, ale ta droga spokoju, którą przeszedłem przez te 8 lat, pozwala mi dzisiaj z takim spokojem o tym wszystkim mówić, o tych wszystkich zakrętasach, tego wszystkiego, tych wszystkich pułapkach, jakie coś, co się nazywa hazard, niesie i tak bardzo wykoślawia nasze życie. Ja sobie absolutnie nie zdawałem sprawy z tego, że tyle mnie ominęło. Mało tego, mija mnie nadal, bo ja się zmieniłem psychicznie bardzo przez hazard i stałem się człowiekiem, któremu niezbyt wiele już w tej chwili wystarczy. Długi, których narobiłem, długi, które chciałem spłacić dzięki hazardowi. Oczywiście mogłem je spłacić, bo zarobiłem w międzyczasie, pracując tyle, że nie miałbym żadnych długów z pierwszej moich wtop hazardowych i z późniejszych, kiedy wydawało mi się, że jestem na świeczniku, że mi idzie. Myślę, że wszystkie pieniądze świata, gdybym wygrał, byłoby ich za mało, bo nie chodziło o to, żeby się odegrać, tylko żeby grać.
Nagrałeś się? Nagrałem się. Nagrałem się. To trzeba poznać, że to był ten miesiąc. Ten miesiąc, który potrzebowałem, żeby się nagrać. To było, powiem wam, że gdyby nie ten miesiąc i ta sytuacja na końcu z córką, pewnie bym jeszcze dzisiaj grał. To naprawdę, tam się nagrałem. To trzeba powiedzieć, że tam się kuźwa nagrałem, nie? Przez ten miesiąc się nagrałem więcej niż przez ten całą resztę, nie? To tam faktycznie to nagrałem się. Czy się nagrałem? Wygrałem, ale nie w hazardzie, wygrałem w Nowym Życiu. Mam nowe życie, tutaj wygrałem. Hazard już dawno jest za mną, mam teraz inną tożsamość, inne relacje z ludźmi, jestem innym człowiekiem, mam moje myśli, moje pragnienia, moje marzenia, moje relacje są inne i to jest najważniejsze. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem, a nie zagubionym. To cudno, zdecydowanie. Nagrałem się, jak tutaj przyszedłem pierwszy raz, jak mi to Andrzej zadał to pytanie, które zadawał ten właśnie rzeźnik, o którym wam mówiłem. Ten założyciel tej grupy. Nie grał już chyba z 20 lat. Nagrałeś się? Tak, jeżeli się nagrałeś, to jesteś tutaj mile widziany. Jak się nie nagrałeś, to wypad, idź się nagraj. Jak się nagrasz, to tu przyjdź. Proste. Mamy już wszystko. Nie mam żadnych dodatkowych pytań. Dziękujemy bardzo za udzielenie wywiadu. Również wielkie dzięki. No. To jest ten moment, gdy mówicie, że kamery nie były włączone. Kurde, audio się nie nagrało. Od nowa trzeba. Nie wiem, ile to było materiału starania. 50 minut mamy. Który już wcale rząd nie gra. Jestem wolny i dążę do zwycięstwa. Zwycięstwo, ukojenie tylko ma w nim. Oczyszczenie z każdego grzechu tylko jest w nim. Jestem wolny już, nie wsadzam do maszyny. Ze mną razem my tak to robimy. Idę sobie śmiało przez to ziomeczku w życie. Nie opowiadam o tym, że jestem dziś na szczycie. Niesamowita, kiedy jego łaska trwa. Już nie wrzucam hajsu, rap wciąż tu gra. Robię ten rap dzisiaj dla króla. I wcale ziomu, wcale nie zamulam. Robię teraz tutaj ten rap na poczekaniu.